Siemaneczko kochani, witam na moim kanale, ja jestem Marta i dzisiaj przygotowujemy z Jackiem film Zamiany koszyków. Jak widzicie, jesteśmy w Kauflandzie, tam jest za mną, ja już jestem po zakupach, wcześniej nie miałam czasu nagrać tego początku. Jacek jest jeszcze w środku i wybiera zakupy dla mnie, a w domu nagramy wam co wybraliśmy, zamienimy się siatkami i zobaczymy co Jacek kupił dla mnie, a Jacek zobaczy co kupiłam dla niego, więc do zobaczenia w domu. Hejka kochani, już wróciliśmy z zakupów, jesteśmy w domu, jak widać, niestety pogoda na dworze nam nie sprzyja, więc dzisiaj nagrywamy w domu, zrobiliśmy sobie tutaj specjalny montaż stołu i krzeseł na środku, więc mamy nasze zakupy. Moje wyglądają w ten sposób. Moje takie. Adam są Jacka, więc się zamieniamy. Nie zaglądaj jeszcze. Ustawimy sobie na bokach i będziemy wyciągać po jednej rzeczy, każdy po kolei. Mam nadzieję, że to nie spadnie. Nie. Zawiązałeś tutaj taki supeł, że nie wiem, jak ja to mogę wiązać. Nie widać. Dobra, to ty losuj pierwszy. Znaczy ja. Dostałem gazetkę Automotorsport. O, już się cieszę, bo będzie miał co oglądać. No, jakieś może ciekawe artykuły mogą być ciekawe. Pan powiedział, że jedna gazeta jest nowa, a druga jest z zeszłego tygodnia, bo nie przyszedł, bo ktoś mu ukradł kontener, a już się sprzedałam. To kto wziąłeś? Dwie. Ale no przecież starszą. Nie no, ja nie wiem, czy to jest to samo. Dobra. Wziąłem jakieś tu samochody były narysowane. Jest, ja to jest. Ja się nie znam. Będzie można sobie obejrzeć o nowym sporteczu i innych rzeczach. Można nawet poczytać, bo tu nawet ceny nie widziałam. O, 10,99, jaka droga. 10,99. Droga. A, i jeszcze nie wspomniałam, że każdy z nas miało do wydania 100 zł na te zakupy. Tak. Ja wydaje mi się, że trochę przekroczyłam tą stówę, że tam wyszło ponad trochę ze 120. No ja miałam 95, 90 coś tam. No, więc Jacek nie dociągnął, ja losuję pierwszą rzecz. Jest to maseczka. Z brokułów. W płachcie z brokułów. I to jest chyba japońska jakaś, czy albo koreańska? Korea Południowa. No to koreańska. Oczyszczenia i ukojenia. Tak, bo mata nie tak nawidzających ma dużo dosyć. Chipsy ostre, trąb. O smaku, jaki? Sera i jalapeno. I są karbowane, czy jak to się mówi. Czy jesteś zadowolony z chipsów? Tak, będę miał co jeść. I można coś wygrać? Coś tam można. No myślę, że w tej paczce to będziesz miał dużo jedzenia. Na parę dni jak dla ciebie. No. Jak znajdę rachunek, to będę wiedział, losuję, że kosztowało wszystkie rzeczy ma. Tu jest znowu coś małego. Ha, serio? Dostałam zupkę pomidorową z makaronem. Ty jesz takie kubki w kubkach. Chyba, że przestałaś już jeść. Czy jest jakiś komentarz zza kamery? Z widowni? Niezdrowa żywność. A wcześniej ja chyba takie. Dobra. Teraz ja. Najwyżej Jacek ją zje. To jest druga gazetka, to nie jest tego co... O, o, co za samochód, nie znam go. Autoświat. Czyli coś dla fanów motoryzacji. Tak. I nie wiem ile kosztowała. Bo tam było napisane, a tu nic. A nie, jest 5 zł. 5 zł kosztowała. Widzisz, to tak jak za, często do mnie mówisz 5 zł za coś, no to... Jest kolejna gazetka, będzie co czytać. To ja gdzieś coś czuję, jakiś szelest z chipsów, ale chyba nie wyciągnę tego przez tą dziurę. Trzeba od tego, od tegołać. Serio, Jacek mi kupił drugą paczkę płatków, a jedną już taką mam. I to chyba identyczne. Nie przytylnuje się chyba, nie? Identyczne płatki, które mam w domu, jeee! Czyli nic nowego znowu. Jak nic nowego? Będziesz jadł, bo tamte mi akurat nie smakowały, co leżą w kuchni. To są same? Tak. Aha. Super. A, to takie podrabiane Twixy. Kaplando. A ile się kosztowało one? Nie widziałaś, ile patrzyłaś? 6,99? Coś takiego. Nie wiem, tam chyba nawet... A nie, ja wyrzuciłam chyba ten paragon. No dobra, mam podrabiane Twixy z Kaplando. W pasy 6. Podrabiane Twixy? Lubisz podrabiane Twixy? Dobra. Z Kauflandu? Mogą być. Wyjęłam płatki i już jest mało rzeczy w środku. Ale czuję jakąś butelkę. Jest to balsam. Do smarowania się.
do ciała, jakiś kwiatowy. Naturbox, fajnie, nawilżający. Może być, na pewno zużyję, bo dużo tego używam balsamu. Z promocji to. Jacek kupował mi wszystkie rzeczy z promocji, a ja mu wszystkie dziwne rzeczy, jakie są w Kauflandzie. No dobra. No, nie głoś, bo od tego, co trzeba kupić, masz. Jeszcze sobie powącham. No taki kwiatowy. Weźmy, na czym się smarować. Gąbka. Kolejna, już mam trzecią w samochodzie, będę miał. Prostokątna, dwustronna, wiązowa. O, dzisiaj ma miejsce do szorowania i miejsce do nieszorowania. Taką, jaką lubisz. I niby skutecznie czyści po owadach. No, zobaczymy. Skutecznie. Nie wiem, czy w jakimś filmie było wspomniane, że Jacek bardzo kocha swój samochód i bardzo lubi go myć. I bardzo lubi w nim grzebać, więc rzeczy do samochodu są bardzo potrzebne w jego przypadku. No. Jesteś zadowolony z gąbki? Tak, przyda się na pewno, bo tamte się rozkaczają szybko. Wafle o smaku waniliowym bez cukru. Dietetyczne. W końcu coś, co będę mogła zjeść. Spoko. Nie, kupiła sobie to i waniliowe, że nie rozumiem tego. Weźmiesz dla swoich łabędzi. To jest... bo to były te... Tamte było Marsy, to są Twixy podebrane, a tamte Marsy są podebrane, zapomniałem. Dobra, no to mam Twixy podebrane, 5 w środku. Jacek lubi sobie, jak jedzie z Niemiec do Polski, lubi sobie zjeść 5 takich Twixów po drodze, więc... Nie zawsze 5. To zależy, czy jest bardzo głodny, czy nie. Oho! Dostałam czarne skarpety. Stópki to są. To nie są stópki. No to prawie stópki. Nie takie. Kolana. Nie takie. Dzisiaj mamy widownię i jeszcze Jacek wziął nie mój rozmiar, 35-38, a ja mam 40. Aha. Więc mama będzie miała najwyżej skarpetki. Ura! W emocji. No zobaczymy, może noga mi się zmieści, bo czasami rozmiar nie jest rozmiarowy, ale są bioekologiczne. No. Nice. Więc fajnie. Tak fajnie, że nie będzie spasać dla ciebie. No i mam wafelki, które też tam widziałem, kokosowe, dry. A ty nie łapiesz tych cięższych rzeczy, ja tak się staram wszystko łapać. Niby z wodą kokosową też. Kremem kokosowym i wodą kokosową. Myślę, że mogą być dobre. No ciekawiło mi to właśnie na wstępie. Jestem ciekawa, czy mamy po tyle samo produktów, czy które będzie miał więcej. Łapię coś i mam wrażenie, że to jest zupka. Knor, barszcz czerwony. Przecież lubiłem zawsze barszcz jeść. Lubię, ale lubię barszczyk, taki sobie robię do uszek. No. Sobie wlewam taki do wioski z uszkami. Tylko, że uszek nigdzie nie też ma. Też był promocji. No, teraz ty. Nadziwane papryki z fetą w środku, no, tak nadziwaną. No. To była chyba najdroższa rzecz z tego wszystkiego. Bo chyba kosztowało jest 11 pikantne albo 12 zł. No bo ja patrzałam właśnie, że były pikantne, bo jeszcze były zielone, one były mniej pikantne. W sosie... A Jacek lubi paprykę i lubi pikantne, więc może mu zasmakuje. Na chwilę może być. Przy grillu ma okazję, żeby spróbować. Tak. Teraz ja. Ty. Już chciał łowić! O, coś czego nie znam. My Natural Day, owsianka. Tak, to nowość podobno. Chia, czekolada, banan. O, ona będzie dobra. No, wybrałem coś dla ciebie. Czekolada, banan. I chia jest. Doktor Edgar. Ciekawe, co to będzie. Jutro zjemy na śniadanie. No, bo to już na śniadanie. Chyba. Nie widziałam jeszcze tej. A. No, taki sam. Do usuwania owadów. Akurat jest ten dobry, bo ostatnio tak mocno. A wzięłam wcześniej inny. Poczekaj, wziąłam wcześniej inny. Wziąłam taki pomarańczowy. I ten pomarańczowy kosztował, bo one były wszystkie na promocji. Ten pomarańczowy kosztował 7,99, ja zobaczyłam, że ten jest tańszy za 6,99, więc odłożyłam tamten i wziąłam ten tańszy. Ale ten jest lepszy. Bo dziwo, tak od razu, to od razu schodziło, a tamto muszę szorować i nie wiem co. Jacek dużo używa tego preparatu, bo wraca z Niemiec i ma tak, pełno owady. Tak, na teraz się to wszystkie owady się rozbijają na tą szybę, na wszystko, co może być. Teraz ja. No bo jakaś zupka? Nie. Wafle z czarną czekoladą, a ja sobie kupiłam z białą, leżą w kuchni. Tak, ale to są wafle nie takie zwykłe.
Jaglane to są. To wszystkie są jaglane. Aha, chyba. Myślałam, że tego. Nie wiem. Że to, nie, ale ja lubię te wafle, więc spoko. Nie, to była. A tu na się teraz. To nie za to. Aha. Podrabiane kauflandowskie takie listki w czekoladzie. Takie miętowe. Miętowe listki takie. Takie w takich papierkach kiedyś były modne. Mm. Nie wiem czemu to tak, czy to się pokruszyło, czy co tam tak lata. Nie, no tak jest. Jesteś zadowolony jak na razie ze swoich zakupów? Tak, będę miał co jeść, będę miał czym umyć. A ty będziesz też mogła się nasmarować, zjeść. Chciałabym przypomnieć, że jeśli podobają wam się takie filmy, to nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę, żebyśmy wiedzieli, że wam się takie filmy podobają. Może Jacek będzie częściej na filmach. Może. I nie zapomnijcie o przycisku subskrypcji, który macie na Jacka czole. Dlaczego? Bo zawsze jest na twoim czole. Aha. Żeby nie ominął was żaden film. No dobra, to teraz byłam ja czy ty? Teraz chyba ja. Ja wyciągnę miętowe te. Olejek arganowy do ciała. Mhm. Twarzy i ciała. To jest chyba piąty w naszym domu, ale fajnie. Ciekawe, czy można go wlać do wody, bo ja bym chciała do wanny taki olejek. Aha, to był tam do wanny. Żeby sobie wlać. Znaczy do mycia się to był taki, to znaczy pewnie do wanny też. No sprawdzimy, bo nie mam, wczoraj jak czesałam włosy, to miałam problem z rozczesaniem, bo nie wzięłam swojego to olejku. To można włosy na ciało. Zobaczymy, ale nie drzwi się tak, czego się tak drzesz. Bo będzie mi słychać przynajmniej dobrze. Widownia się śmieje z nas. Ale to jest, ja to czytałem, że to jest niby podobne co to, tylko że to jest olejowe bardziej. No tak, no bo to jest... No ja mam dużo takich olejków w domu, tylko nie mam w spryskiwaczu, tylko mam bardziej w takim w dozowniku, co no, się wylewa na rękę. Więc zobaczymy, testujemy na pewno. Na pewno tutaj użyjemy. Chociaż wzięłam dużo rzeczy takich przeciwsłonecznych, ale pogoda niestety nam nie sprzyja jak na razie. Dostałam sos jalapeno z ostrą papryczką na grilla. Przyda się na pewno z jedzenia. Ewentualnie do kanapy. Wziąłam dwa, ja sobie kupiłam curry jeszcze. Aha. A tobie wziąłam ten jalapeno i stwierdziłam, że nie będę wyciągać. Nie, ale może będzie dobry, zobaczymy. Czy rzeczywiście ostry jest? Bo tu pisze tylko ostry, a nie ostry, bardzo ostry. Jeszcze coś tu jest? Jest. Chałwa o smaku waniliowym. To wtedy wziąłem ją szybko, jak wtedy przyszedłaś i musiałem szybko uciekać z nią. No spoko, ale nie wiem, czy teraz mogę ją jeść. Może po jakimś kawałku. Na jakim małym kawałku możesz zjeść? Ja lubię chałwę, Jacek nie lubi. Nie. I znowu wafelki, teraz tym razem z limonką. Jacek jest pożeraczem wafelków, to myślę, że tyle wafelków to jest i tak dla niego mało. No, Jacek potrafi zjeść 2 kilo wafelków w 2 dni. Zdarza się. Batonik, bakaland. Taki musli, bez cukru. Z truskawkami, ja lubię takie rzeczy do pracy brać, bo to jest takie do kieszeni. No, pomyślmy do pracy. Spoko. A to się przewróciło. Lemoniada, limonki, fortuny. 20% owoców jest. Zobaczymy, jak mi smakować. Jacek lubi zielone, a tak stało zielone, więc stwierdziłam, że wezmę. No dobrze. Podoba się? No będę miał co pić. To jest jakiś słoik? Smoothie, jarmuż, mięta. Nie lubię jarmużu. Ja się boję, bo to jest takie zielone. Ja się boję to wypić, ale na pewno Jacek wypije, na pewno się nie zmarnuje. Aha, to miało być dla ciebie, nie dla mnie. Może spróbuję, ale... Nie lubię soku z jarmużu. Tam był jeszcze z imbirem, ty bardziej mi wypiłabyś. No zobaczymy co to jest. Na pewno ktoś z nas to wypije, jak nie my. Osoba, która może to wypić. Co to jest? Cześć, nie koktajl, widziałam je, ale co to zrobię? Nie wiem, zielone. I to mam to zjeść? Jacek dostał zielone czereśnie koktajlowe. Można je wrzucić do drinków, można nimi udekorować tort. I można je zjeść po prostu. Nie wiem, czy zjem coś takiego. Myślałam, że to będzie dla ciebie fajne, to dla nas było najlepsze z tego wszystkiego. To bardzo ładne jest, ale może nie wiem, czy zjadę zjadywę. Nie wiem, czy jeść, nie przyjesz. Znowu jakaś puszka? O. Widziałam to właśnie, jak przechodziłeś w tym. Sól do kąpieli. Ja używam soli do kąpieli, więc fajnie, na pewno ją zużyję. Ciekawe, jak pachnie. To były większe, ale były beznadziejnie jakiś lawendowy w ogóle, a Mate nie lubi takich. Pachnie. Właśnie bym wolała lawendowo. No jak? To już tu mówiłaś o stężeniu. Lawendowy nie lubię różanych. A to jest takie kwiatowe. No ale to jest taki... Nie wiem co to jest za kwiat. Słyszałam telefon. W ciągu nagrywek nie powinno być telefonu. Ale fajnie, ja się cieszę,
Niestety tutaj nie mamy wanny, ale w domu na pewno to użyję pewnie na 3 razy. Macja. Macam, czy coś tam jeszcze jest. Tam chyba jest jedna rzecz. Myślałem, że pasta, bo takie kwadratowe. A to jest tabasco. To jest ostre, przydatne do pewienia sobie jakichś tam różnych potraw. I na przykład na challenge z ostrym sosem. No na pewno dla siebie będzie będzie challenge, nie dla mnie. No dla ciebie może też, jak ci dużo nalejemy. Czy jesteś zadowolony ze swojego ostrego sosu? Tak, chciałem zawsze kupić, a nie kupiłem tego nigdy. Też był jedną z droższych rzeczy. Ale są dwa właśnie, zielony i czerwony. Zielony jest łagodny, było napisane. Dobra. Bo patrzałam. I mi została jedna rzecz. Ja i jest to płyn do demakijażu, Nivea. Mhm. Jakiś delikatny chyba, bo to jest ten różowy. No to się na pewno zużyje, nie? No. Więc spoko. I tutaj już nic nie ma. Ja jeszcze mam. Taka ostatnia już. No. To jest zielona herbata z granatem. Tak. Z Arizona. No, Arizona. Jacek lubi dziwne napoje, więc ma dziwny napój. No. Tam był rachunek jakiś? Nie wiem. Mówka tylko za ten twoje... No, ten, za gazetę. No, za gazetki. Czyli nie dowiemy się dokładnie, że wydałaś na moje zakupy. Tam może był mój rachunek. Podobają ci się rzeczy? Tak. Z czego jesteś najbardziej zadowolony? Zadowolony najbardziej z czego? Z tabasco na pewno. Wafelki. I... Z gąbki. Gąbki też. A, tutaj bardziej to z drugiej strony, no. Muszę wybrać. Jedno, czy kilka mam wybrać. Nie no, tak się pytam. No to mówiłem już właśnie z tego i z tego sosu. Ja jestem ciekawy, jak smakuje. No. A ty nie jesteś zadowolony końcem mnie z tych różnych rzeczy. No ja mi się podoba sól do kąpieli. Tylko. Zobaczymy, jak się balsam będzie sprawdzał, bo nie wiem, jak się ten balsam sprawdza. Nie miałam go jeszcze nigdy. Tego olejku też, więc ciężko mi jest powiedzieć. Co ja tam jeszcze mam pod tym? Zupę podoba. A, i z maseczki jestem zadowolona. Mhm. To były beznadziejne maseczki, nie było co wybrać żadnej. Tam były tylko nawilżające, ty nie lubisz nawilżających już, masz dosyć ich. I tam były takie co wyciskane, takie co nie lubisz. Dobrze, nie ma co przeciągać tego filmu. Dziękujemy wam bardzo za oglądanie. Nie zapomnijcie zostawić łapkę w górę. I oczywiście przycisk subskrypcji na was czeka. Zapraszam was również na moje media społecznościowe, takie jak TikTok, Instagram. Tam zawsze coś dodaję, teraz z wyjazdu jest tam dużo filmów, więc zapraszam was serdecznie. I do zobaczenia w następnym filmie. Cześć! Hello.